Dawaj tu w prawiczkę. Tu nie ma ławek. To sobie usiądziemy na polanie. Tu kleszcze są. Nie ma kleszczy. Ktoś napisał w komentarzu, że kleszcze nie spadają z drzew. A skąd on wie? Widział kiedyś? Może ogląda latające kleszcze. A ja widziałem. Dawaj tu w prawo, gdzieś pojedziemy. Tu w prawo nie, no. Bo tu kopulują ludzie w lesie. To teraz może nie kopulują, dawaj i w prawo, nie ma gdzie w lesie. Idziemy do Zielonki, nie, przyjechaliśmy. No pan z DPD paczki rozdaje. Nie, no jasne, paczki, no. Ciepło. Zainteresowanie w necie, ktoś zbadał ruch w internecie, wiesz, że da się to zrobić? Wiesz, że około 37% ludzi, którzy szukają w tej chwili roweru w Google, szuka roweru elektrycznego? Ja myślę, że to też jest uzasadnienie, bo ludzie są wygodni, no. Chcą więcej pojeździć, a dwa, może społeczeństwo się starzeje. Nie, społeczeństwo się nie starzeje, ale wydaje mi się, że tak jak będą się też pojawiały z czasem pewnie rowery elektryczne tańsze, to już po prostu człowiek, który chciał sobie kupić Rockhoopera X-Calibra za 8-9 tysięcy, będzie szukał po prostu tańszego roweru elektrycznego. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Na dwoje babka wróżyła. Ciach babkę w piach. Unibike Energy i Unibike Atom to dwa najlepsze z modeli polskiego producenta z Bydgoszczy. Czyli górna półka. Tak? Ty! Ale mój ma taki wyświetlacz, który się ciągle rusza i pokazuje zużycie energii. Ale jaja. Co? Się naprawdę biegi same zmieniają. No tak, on ma pięć. Ma pięć biegów, które automatycznie się też zmieniają. O, właśnie czwóreczkę wrzucił sam. Tak. Mój jedzie 25 i już nie ten. A mój jak... Nie, no mój też koło 25 już odpuszcza. Już nie przyspiesza. Baterie, wiesz jakie są w nich? 630. Tak. A moment? Twój ma 85, a mój 60. 60, właśnie. Ale ja ci mogę powiedzieć ciekawostkę teraz. No. Wiesz, że nim większy moment obrotowy, tym bateria na krócej starczy? No wiem, bo większa siła, tak? Tak. I wiesz, że twój, jakbyśmy jechali o taką razem, po prostej drodze, by przejechał mniej kilometrów niż mój? Wiem, bo mam grubszą oponę. A no tak, no bo podobno wpływ na... Często nas pytacie, na ile starczy bateria w danym rowerze. Ktoś tam kiedyś wyliczył, mądry internetowy, że starczy na... że nie da się tego określić, bo jest około 30 czynników, które na to wpływają. Ale to, co mi się podoba w przypadku Unibike'a, to ja tutaj na wyświetlaczu mam napisane, że jak jadę na high, to teraz mi wystarczy baterii na 79 km w trybie normal na 111, a w eco na 158. Ogarniasz? No liczmy, że stówę robią, no bo tak mówią. Tomasz, w lewo! Na 100 km. Ja nie wiem, czemu ja mam takie kartofle wsadzone, bo ja mam 29 koła, ale opony 2,6. Bo to się kiedyś nazywało Six Fatty, tylko nie do końca Six no, Fatty. No ja tu bym takie cieńsze, 2,3 bym włożył. Ale wiesz, że o, znowu mi się sam. Ole, to jest dziwne uczucie, jak się same biegi zmieniają. Co jeszcze? A ja mam na kompletnej deorce. Hamurce czterotłoczkowe mam dedry. A to jest bardzo ważne, że są czterotłoczkowe, no ale to... masz sztywne osie. Mam, z przodu mam 110 w buście. No. Jeszcze a propos deore, ja mam 11 biegów. 11 rozpiętość kaset. Co? No to wyprzedzi. 11,51 rozpiętość kasetownika, ale ja mam amortyzator blokowany z kierownicy, a ty? Ja też. Kurczę. Ale ja właśnie odkryłem, że oprócz tego, że jest automatyczna skrzynia biegów, to można również... Ręcznie też zmieniać. Łopatkami takimi, tak. Pod jednym palcem. Co? Magia! Gdzie magia? Magic. W tym rowerze. Mówię ci, Brunner, magia. Bo ja tak naprawdę mam dwie łopatki, z prawej i z lewej strony. Lewą manetką zmieniasz poziom, na którym chcesz jechać, czyli ten tryb... No tak. High, normal, eco. A prawą możesz redukować biegi. Tak, a środkowymi jeszcze naciskaczami zmieniasz funkcje, które chcesz oglądać na liczniku, a w prawym, środkowym przyciskiem zmieniasz, czy chcesz jechać na automatycznej skrzyni biegów, czy na manualnej. Tak, jeszcze światła też masz, możesz tam odpalić guziczkiem. Z guzika.
A ja jeszcze jakby komuś joystick... było mało, to może sobie kwadracikiem klikać. Joystick do sterowania mam tylko pod prawą ręką. A ty tylko możesz zmieniać na komputerku tryb. Tak. I u mnie nie jest turbo, a nazywa się to boost. Tak. Ale teraz, u mnie jest najwyższy model do roweru miejskiego z firmy Shimano, jaki tylko jest. A kupując rower na podzespołach Shimano, a nie jakichś bofangach, gdzie w sumie bofang... Czekaj, dzwoni, bo ja tu nie chcę mi się pedałować mocno, chcę, żeby on wspomógł mnie. O, u mnie redukcję sam zrobił, myk. Generalnie z Shimano jest taka sytuacja, że ludzie, którzy kupują rower, bez różnicy, przerzutkę, napęd elektryczny na Shimano, ma taki plus, że ma najlepszy customer service, że jak coś się wypsuje, to bardzo szybko dostaną nowe. I tu jeszcze jedna ciekawostka. Bo Shimano raczej się nie czepia, że coś się tam... Tu jest jedna ciekawostka jeszcze. No. Pasek u ciebie nie ma łańcucha. Tak, a i można powiedzieć nawet, że u mnie jest dropper. No masz amortyzowany, jest wygodny, ale mam siodełko, takie same mam siodełka. Tak, ale teraz to, co jest najciekawsze w tym rowerze, bo porównywałem sobie modele konkurencyjne z polskiej firmy Cross oraz z polskiej firmy Ecobike, no. To tak, nie znalazłem roweru, mogę się mylić, ale nie znalazłem roweru z firmy Ecobike, który byłby na podzespołach elektronicznych Shimano. Tam prawie wszędzie jest Bafang. Tak. Z kolei Cross jest na dokładnie podobnych podzespołach. Prestige model. Tak, i on ma tam wszystko XT, łącznie z Corbo XT i tak dalej, ale... Jest na DA2. Kosztuje prawie identycznie, jest na DA2. No ten też jest na DA2. No ale ma inny DA2. Tak. Ale ten ma carbon gate, czyli pasek, a ten pasek to do roweru miejskiego jest absolutna dobroć, ponieważ wiesz na ile starczy jego zasięg? 20 tysięcy kilometrów podobno. Maciek w serwisie mówi, że do 40 da się spokojnie ogarnąć, tylko że pod warunkiem, i to pan Unibike mi dzisiaj powiedział telefonicznie, drogą radiową wykonałem do niego, że on wytrzyma, tylko trzeba o niego dbać, bo na przykład jak się złapie kapcia, to trzeba bardzo uważać, żeby go nie zgiąć gdzieś, bo ten pasek, jak jest zgięty w jakimś miejscu, to nie wytrzyma. Mamy takie narzędzie nawet w warsztacie do napinania tego paska, jeśli się tak, tak zakłada, to tak wisi i widać, czy pasek jest dobrze napięty, czy źle jest napięty. Ale największa ciekawostka jest taka, że jeżeli chcemy zmienić dętkę, to tu jest rama rozpinana. Możesz sobie ramę otworzyć w rowerze, tak. Tu masz takie, zobacz, no ja widzę, śrubunki, cykmyki sobie wyjmujesz i naprawiasz, ale właśnie wtedy trzeba zwrócić bardzo uwagę, żeby nie zgiąć tego paseczka. Myślisz, że ten pasek musi być napięty jak gumka w majtkach? Tak. Ale i teraz, bo się wydaje, że skoro nie mamy zębatek, które się zużywają, no, nie mamy łańcucha, które się zużywa, że to musi być pieruńsko drogie. Nie. Otóż sam pasek to jest koszt około 400 zł. Nawet mniej chyba. Podobno tam plus minus. I to jest fajność. Unibike Energy, co roku ile byśmy ich nie mieli, bo nie ma co mówić. Nie mówimy o tanim rowerze elektrycznym. No nie, bo twój ile kosztuje? 15700, ale mówimy o rowerze miejsko-trekkingowym? Bardziej miejskim. Do pracy sobie dojechać, na grzybki, na do 20 km przejechać. O, i by tak wrócić. Ale może to zabrzmi dość mocno, ale wydaje mi się, że w relacji ceny do jakości jest to absolutnie najlepszy rower miejski, jaki w Polsce jest dostępny, bo oczywiście są rowery z Treka czy Speca z dużych korporacji, które jeżdżą szybciej, bo mają tam do 45, że potrzebują tablicy, ale w tej cenie lepszego roweru w Polsce się nie kupi. Tego myślę typu. No baterię ma dużo. To 630 to już jest tak dużo jak na rower miejski. W Treku miejski sprawdzałem, to jest 500. Nie ma absolutnie jednej rzeczy. Mamy nawet hamulce czterotłoczkowe, które do rowerów elektrycznych są... Ale mało tego, on nawet waży dobrze, bo on waży około 25 kg, gdzie przykładowo najlepszy rower z Ecobike'a na stronie jest podane, że waży 27,5. Ja wiem, że waga w rowerze miejskim nie ma tutaj znaczenia, no ale jednak lepiej mieć 2,5 mniej niż nie mieć. Tak, ale w elektryku nie wiem, czy ta masa jest aż tak istotna. Tak. Jeżeli chodzi o rower miejski, jakbym chciał polecić siostrze, mamie czy żona, która nie jest aktywna, ale chciałaby jeździć ze mną na rowerze, absolutnie. Opony, szwalbę przystosowane pod rower elektryczny. A dla kochanki byś go polecił? Nie mam kochanki. No, ale rower... Ale dla czyjejś kochanki? O, dla czyjejś kochanki poleciłbym. Nie? Tutaj ten rower w takiej mojej skali ocen 0,6, to on ma piątkę. I to także naprawdę
YouTube widzowie może podpowiedzą, nie znajduję w nim rzeczy, która byłaby zła, która nadawałaby się na wymianę. Nie znajduję, nawet absolutnie. Nawet błotniki ma niemiecki firmy SKS. Nawet ugniatacze mocy ma z powłoku antypoślizgową. Jest jeden minusik. Jaki? Na baterii. Na baterii, ponieważ... O, czyta w myślach. Z baterią. Ponieważ tu, żeby wyjąć baterię, to trzeba zdjąć najpierw dwie śrubki, odkręcić, zdjąć osłonę i tak dalej. Tylko pojawia się pytanie, po co ktoś miałby wyjmować baterię? Ja wiem po co na przykład. No jak jedzie w długą podróż nie, i masakry. Nie, bo na przykład jak ktoś nie musi go i baterię musi zabrać do ładowania, nie? No. Do biura czy gdzieś, no to tak. Musi wykręcić. No i to jest no taki musi, delikatny no, minus tego. No tak, ale przechodząc do, bo to był model Energy, do modelu, który ma bardzo mocną nazwę. Atom. Atom. To on już konkurencję posiada. Ale opowiedz o samym rowerze. Tam specyfikację elektroniczną już omawialiśmy. Dużo łatwiej wyjmuje się baterię w tym rowerze. Tak. Ładowanie też jest bardzo przystępne. Ładowanie masz normalnie i u mnie, i u ciebie masz i w ramię, i baterię można ładować. Tak. Więc to jest duży krok tak naprawdę. Tak. Już. Jeśli chodzi o specyfikację, on kosztuje 14,999. Tak, dokładnie. Jest na Deore 11-rzędowym. Amortyzator, suntura niepowietrzny, ale z blokadą na kierownicy, sztywna ośka z przodu, w buście już. Tak, i on jest na tym Shimano EP 800. 800, czyli najlepszym... Na dzień dzisiejszy. Najlepszym na dzień dzisiejszy podzespole Shimano, jaki tylko występuje. Dokładnie. I on ma konkurencję, ponieważ Cross posiada rower, który jest 1000 zł droższy. Nie znalazłem tej konkurencji w ekobajku, ale ten Cross ma amortyzator RockShoxa, ma grupę SLX 12-rzędową. O. I osprzęt ma ten sam, także to jest konkurencja. Nie wiem jak z dostępnością, bo na stronie Crossa świeciło się, że nie jest dostępny. A ten jest? A ten jest, to jego bardzo dużo zaleta. I to jest 19. Tak, ale ten rower do jazdy takiej dotaczania się po lesie wszędzie, kozak. Tylko umówmy się, to jest 15 tysięcy. No. W tej klasie możesz i Giant'a już znaleźć, ale możesz. I Treka już możesz znaleźć. Tak, ale Speca możesz nie znaleźć. Prawda? Ale żaden z tych firm przez ciebie wymienionych, co trzeba powiedzieć sobie uczciwie, w tej cenie nie da takich podzespołów, jakie mamy tutaj. No nie, nie będziemy takich cacków ci powiem. Tak. Nie będziemy miał tego wyświetlacza. Jeśli chodzi jeszcze o przerzutkę tylną i tak dalej, takie podzespoły mechaniczne. Ja też mam tak hamulce, zatrzyma jakieś cztery tłoczki. Dedry. Dedry, a żeby Dedra jest lepsze niż Shimano. Jest, i żeby tym wyhamować. No ale to jest bardzo dobra propozycja. Generalnie Unibike, jest to polska firma, tak naprawdę w tej chwili w Polsce możemy powiedzieć o trzech mocnych, dużych graczach. Jest to Cross, Romet i Unibike. Unibike z tych wszystkich marek produkuje zdecydowanie najmniej rowerów, ale jeśli chodzi o jakość, to ja nie spotkałem się, żeby ktoś kupił Unibike'a i powiedział, że coś nie halo. Nie wiem jak jest w Romecie, tak. Bo Rometa nie mamy w ofercie, ale nie są to złe rowery. Naprawdę jeśli chodzi o relację ceny do jakości, to Romet daje rady mocno. Cross względem tych wszystkich największych marek, które mamy, on nie można powiedzieć, że się psuje jakoś częściej. No nie. No nie. Ale tu musimy powiedzieć, że Unibike w porównaniu do Crossa i Rometa to jest taką firmą kameralną. Tak. To jest dużo mniejsza marka tak, tak naprawdę. Ale jakościowo absolutnie nie można się do niczego przyczepić. Nie ma tutaj w tych rowerach, oni nie robią fuli, nie robią już szosówek. Wyspecjalizowali się w wąskim gronie rowerów i robią te rowery naprawdę świetne. To uczciwie sobie trzeba ale powiedzieć. Ale ja pamiętam jak ten Atom kosztował 12 tysięcy. Ale on nie miał takich podzespołów wtedy. Nie no był nie, na miał EP8 i tak no dalej. No nie, bo nie było wtedy EP8. Tak. No. Więc to, że mamy w tej chwili, odnotowaliśmy podwyżki wszystkiego, to warto dokładnie sprawdzić, czy za podwyżką nie idą jakieś zmiany w specyfikacji technicznej, bo w przypadku Atoma zdecydowanie idą. Energy też na przestrzeni lat ewoluowało. Tak, się mocno zmienił. Dobra, co chyba będziemy kończyć. Mój ma koło ładniejsze, wiesz? I mój ma stoperan. Mój nie, ale do mego da się stoperan przykręcić na szerszy rozstaw śrub. Mój ma koło ładniejszy, bo ma czarne obręcze, czarne szprychy, a u ciebie są szprychy srebrne. Tak, i na koniec ciekawostka. Energy miał pewien okres, gdzie robił rowery nazywane jako unisize, bo rower tego typu zazwyczaj jest przeznaczony do klienta końcowego, troszeczkę starszego. Czyli dla mnie. Tak, że tak to nazwijmy, ale w tej chwili znowu produkują rowery z ramą prostą i z ramą low step. A ty jaki masz rozmiar? 17? 17. 17 jest dedykowana w teorii do 1,70 m, ale ja mam sobie kilka centów więcej i elegancko
i elegancko powiem radzę. Powiem ci, ten ma taką wygodniacką pozycję. Nie, bardzo ładna rama. Siodełko wygodne, nie ma się do czego czepić. No nie. Ty, dawaj, tylko jedziemy. Do opon bym się... Dawaj, jedziemy na obiad, bo gorąco. No. Dobra, przyczepiłbym będziemy się do opon i niestety, drodzy YouTube widzowie, owijki nie zmienię w nim. No właśnie, będziemy kończyć. Pamiętajcie, dzwonki, lajki. Suby na platformach, rowery. Unibajki też na platformach. Wszystkie dostarczamy gotowe w 100%. Zapraszamy. Ale zobacz, mimo że ja mam rower miejski... I dasz radę, nie? Po takim offroadzie. A wiesz dlaczego? Nie. Bo on ma grubą oponę wsadzoną. Tak. A, i mam jeszcze regulowany mostek, że sobie mogę, jeżeli ktoś ma problemy z kręgosłupem, a nie ma co ukrywać, Tomaszu, do młodości nam nie idzie. No nie, nikt młodszy nie będzie, może sobie ciąg kierownicy wyregulować. A i owszem.